Cześć, witajcie na kanale 9 metrów w kolejnym odcinku cyklu Home Recording, czyli Wszystko się da. Uwaga, przed wami! W tym odcinku pokażę wam pewien konkret. Chodzi o wtyczkę VSTi, na podstawie której można, uważam, że zbudować praktycznie cały utwór. Wtyczka ta posiada wbudowany w siebie potężny bank brzmień, naturalnych dźwięków, bądź to jest to rompler po prostu, który ma emulować brzmienia rzeczywistych instrumentów. Nazywa się Sample Tank 4 i choć występuje w formie płatnej, to ze strony producenta można pobrać wersję custom, która jest za darmo i posiada wbudowany zestaw najbardziej podstawowych dźwięków, z których można z powodzeniem zbudować cały utwór. Będę tą wtyczkę oglądał razem z wami pierwszy raz. Zdążyłem tylko troszeczkę się z nią zapoznać i mogę wam powiedzieć już teraz, że jestem pełen entuzjazmu, bo jest to naprawdę duże narzędzie. W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać wtyczkę, za pomocą której uważam, że można śmiało, za darmo zbudować cały utwór, niezależnie od gatunku muzycznego. No może bez jakiejś bardzo wyrafinowanej elektroniki, ale jest rompler, który pozwala na odtwarzanie przy pomocy klawiatury MIDI, czy przy pomocy klipów MIDI, wbudowanych dźwięków, które mają emulować, przypominać tak naprawdę żywe, prawdziwe instrumenty. Wtyczka nazywa się Sample Tank 4. Można ją dostać na stronie producenta IK Multimedia. I w tej formie, w którą chcę wam zaprezentować, jest ona darmowa. Posiada wbudowany podstawowy pakiet bank brzmień. Natomiast ten bank, myślę, że w zupełności wystarcza do tego, żeby zbudować naprawdę fajny kawałek. I jest to świetna alternatywa dla wszelkich płatnych i drogich rozwiązań, takich jak na przykład Nexus czy Native Instrument Contact 5. No generalnie można przy pomocy tej wtyczki zrobić bardzo dużo. Takie mam wrażenie, tak mi się wydaje. Aczkolwiek niewiele jeszcze na jej temat wiem z tego względu, że dopiero ją zainstalowałem i tylko przejrzałem podstawowe instrumenty, co ona tutaj może, ale to, co już zdążyłem zauważyć, zrobiło na mnie dość duże wrażenie. Przede wszystkim chodzi o brzmienie instrumentów. Okej, no ale przechodząc do meritum, wrzuciliśmy sobie tutaj na nasz ślad MIDI instrument VSTi Sample Tank 4. Jak widzicie, oprócz tego, że tutaj wiadomo mamy podgląd klawiatury, która w tej chwili jeszcze nie gra, bo nie mamy załadowanego żadnego brzmienia, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ścieżek i później to sprawdzimy, ale wydaje mi się, że można tutaj albo się szybko przełączać między różnymi instrumentami, albo można grać jednocześnie 8 ścieżkami na każdej innym instrumentem. No nic, zobaczmy może, co mamy do wyboru. Więc tutaj mamy kategorię arpeggio, bass, brass, czyli tutaj mamy instrumenty dęte, tak? O, hot horn section. A to dla przykładu, zobaczymy sobie, jak brzmią instrumenty dęte. No, załadowała nam się wtyczka. Sorry, jeszcze raz to muszę zrobić. Ale to jest fajne. Ogólnie rzecz biorąc, to tutaj mamy tak. Wiem, że to będzie puzon jakiś? Czy to są same trąbki? Nie no, słuchajcie, jeżeli chodzi o instrumenty dęte, to bardzo ciężko znaleźć dobry rompler, który ma wbudowany pakiet instrumentów dętych. Okej,
jest spoko. Według mnie to jest spoko. Okej, okay, co to jest Chromatic? To jest w ogóle głupie, że tutaj jak wychodzimy z jednej kategorii, to musimy odznaczyć tą drugą, bo tak jak jeżeli nie odznaczymy, to on tak jakby wyświetla nam tutaj wszystkie dostępne w danych zaznaczonych kategoriach instrumenty. Jak chcę widzieć tylko Chromatic, to muszę Brass odznaczyć. Studio Vibes Dyna Clean. Co to jest? Okej. O, tu mamy stereo. A tu są w ogóle efekty. I teraz oprócz tego, że mamy wbudowany bank brzmień, to tutaj można tak, można sobie jeszcze efekty zapinać, czyli okej. Myślałem, że on ma tylko i wyłącznie wbudowane brzmienie, ale tutaj można zrobić coś więcej. I co my tutaj mamy? Channel strip. Okej, tutaj mamy filterek. Tutaj mamy kolejny jakiś equalizer. Chorus, vibrato. Możemy go zwiększyć. A, możemy się przełączyć między... Mono stereo, okej. Okay. Ej, to jest mega spoko wtyczka. O, i można sobie jeszcze bardziej kręcić brzmieniem. Co my tutaj mamy? Mamy obwiednię, drugą obwiednię. Nie, no to jest mega rzecz. To jest mega rzecz. Tutaj można zrobić chyba wszystko. Znaczy, może niekoniecznie wszystko, ale można zrobić bardzo dużo, bo widzę już, że w tych kategoriach na pewno będą jakieś fajne rzeczy. Okej, okay, może cofnijmy się i zacznijmy od tych arpeggio. Co to jest? Aha, dobra, czyli mamy sobie syntezator. I tutaj, czyli standardowo tutaj nam się wyświetla instrument, albo nie wiem, czy to jest tylko ikonka tego instrumentu, czy to są brzmienia, które emulują dany instrument, syntezator, czy cokolwiek innego. Synthwave'y można robić na pewno bardzo fajne. Dobra, nie będziemy siedzieć cały czas w jednej kategorii, bo to bez sensu. Robimy szybki przegląd. Drums. Aha, jeszcze bas. Dobra, lecimy jeszcze z basem. Bas. I teraz tak, mamy gitarę basową i jestem prawie pewien, że ona będzie brzmiała źle. Ale zobaczmy. Jest naprawdę bardzo ciężko znaleźć wtyczkę, która ma dobrze zsamplowaną gitarę basową. Ogólnie rzecz biorąc, to bez jeszcze jakichś dodatkowych wtyczek na tym, to nie będzie to brzmiało jak żywy bas, aczkolwiek no... No można coś z tego zrobić, ale ten bas mi się akurat chyba nie podoba. Drums. I co my tutaj mamy w sekcji drums? Oczywiście musimy sobie ten bas wyłączyć. EDM kit. Akai MPC 5000 albo 4000. Czy to są brzmienia z Akai? Z MPC-tki? Ogólnie
ogólnie rzecz biorąc pakiet dosyć popularnych brzmień. Ja mam problem generalnie, jeżeli chodzi o granie teraz, dlatego że nie wiem, czy widzicie, ale lecę teraz w tej chwili z potężną latencją. I to, co ja odtwarzam na klawiaturze, to słyszę z potężnym opóźnieniem z tego względu, że program, na którym robię zrzut wideo, nie potrafi jednocześnie korzystać z mojego interfejsu audio do przechwytywania dźwięku z Reapera i nie wiem, jak to zrobić. Może ktoś z was jest w stanie mi podpowiedzieć, jak można to zrobić. Nagrywam wszystko na programem, który się nazywa Wondershare Filmora. I jeszcze do tego nie doszedłem, dlatego no, musiałem się przepiąć na sterowniki Wave Out i lecę po prostu w tym momencie na tych standardowych windowsowskich sterownikach z potężną latencją. Dlatego jest mi bardzo ciężko ułożyć coś w rytmie, bo po prostu to, co ja uderzam na klawiaturze, słyszę z potężnym opóźnieniem. Okej, okay. A co to jest? Jeżeli tutaj mam... Czyli mamy od razu wbudowane rytmy i można z tych rytmów już korzystać. A wybierzmy sobie jakiś inny bank. Spoko. Można z tego spokojnie coś wykręcić. Stage kit. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zwolennikiem innych bębnów, ale to może niekoniecznie jestem zwolennikiem innych bębnów. Tych jeszcze nie słyszałem. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ale tak jak z basem, jestem prawie pewien, że taka wtyczka nie może mieć dobrze zrobionych bębnów, bo bębny to jest potężna baza, potężna biblioteka, która... Myślę, że powinna wyruszyć z innej wtyczki, ale zobaczmy, dajmy im szansę. Może coś z tego się da rzeczywiście zrobić. Więc tutaj mamy wszelkie werble. Jakieś role, nie role. Okej, tu się zaczynają jakieś hi-hety. Blachy. Stopa. Tak, mamy dwie stopy. Jest mega ciężko ułożyć w tej chwili cokolwiek z latencją 71 milisekund. No nie robią na mnie wrażenia akurat dźwięki. Tak jak myślałem, bębny raczej nie będą tutaj dawały jakoś mega rady. A czy mamy tutaj jakieś gotowe banki brzmień? Jakieś gotowe pętle? Nie, niestety nie ma. Jeżeli chodzi o tą podstawową wersję, bo do tej wtyczki można dokupować brzmienia, można ją rozszerzać, ona może kosztować bardzo dużo, ale w tej chwili oglądamy tylko i wyłącznie te brzmienia, które są w wersji podstawowej. Ethnic, Kalimba. Spoko, można coś z tego zrobić. Gitara. I to jest coś, co mnie urzekło i co zdążyłem sobie sprawdzić już wcześniej i chciałbym wam pokazać. Podobnie jak z bębnami, bardzo trudno jest znaleźć dobry rompler, który ma fajne brzmienia gitary akustycznej, a ten ma, według mnie uważam, bardzo dobre. Okej, ale to jest jeszcze nic. Patrzcie na to. A tutaj mamy symulację grania przy użyciu akordów i różnego rodzaju bić
Tutaj wybieramy sobie bicie, a teraz będziemy wybierać sobie, jakim gramy akordem. Zmieniliśmy bicie. Możemy grać tylko i wyłącznie strunami basowymi albo wiolinowymi. I jeszcze mamy symulację bicia kostką od góry. I od dołu. Genialna rzecz, naprawdę, jeżeli chodzi o gitarę akustyczną, ta wtyczka naprawdę robi robotę i ona to robi za darmo i to jest w ogóle sztos. Naprawdę super. Organy. Do kościoła spoko. Piano. Z pianinami bywa różnie, bo bardzo często te pianina dobrze się zapowiadają w tych wtyczkach, ale nie bywa, że mają ponakładane milion jakichś efektów, które zamiast spowodować to, że brzmią naturalnie, to robią z nich jakiś totalny syf. No zobaczymy Berlin Grand Piano Natural, jak brzmi. Fajnie, ale to jeszcze chyba nie jest to, co chciałbym usłyszeć. Sorry za to moje krzywe, jakieś takie spóźnione granie, ale naprawdę z tą latencją to jest koszmar. To jest ciekawe, bo to jest... Ten preset nazywa się Berlin Grand Piano Pop i ono jest takie jakby troszeczkę ciemniejsze, jakby lekko wzmocnione. Powiedział, że tak brzmi naturalnie pianino. A zobaczmy jeszcze to. Okej. A to jest najlepsze. Berlin Grand Piano Sonata. No dobra, no. Tak to ktoś ponazywał. Sorry, że ja gram cały czas dwie rzeczy na zmianę, natomiast chciałbym, żebyście na podstawie właśnie jednej prostej melodii mogli usłyszeć, jak zmienia się brzmienie tego pianina i co tutaj się dzieje. To jest spoko. Ten preset jest bardzo spoko. Będę używać codziennie. I teraz instrumenty smyczkowe. To nie są stringi twojej żony, tylko to są skrzypce. Czyli teraz tak. Tutaj już mamy coś, co podchodzi nam pod wiolonczelę. Ewidentnie. Okej, ale nie można ich przeciągać w nieskończoność. Szkoda. A wyżej? Wyżej trochę dłużej. No dobra, i mamy tutaj z tego zrobiony jakiś arpeggiator.
spoko, coś z tego można zrobić, aczkolwiek no nie podobają mi się do końca te smyczki. Jeżeli chodzi o stringsy wszelkie możliwe, to jestem bardziej entuzjastą takich brzmień, bardziej syntetycznych, bardziej takich yamahowych, no ale to już kwestia gustu. Myślę, że no są ok i można z nich zrobić coś bardzo fajnego, aczkolwiek nie wiem, czy będę z nich bardzo często korzystał. Syntetyczny bas, Sigma Centauri bas, i to może być ciekawe, bo to jest Moog. Będziemy grać jakimiś Moogowymi basami. Fajny basik. No jest to ewidentnie syntezator monofoniczny. Jeżeli chcemy zagrać akord, to on zagra tylko jednym dźwiękiem. Ok. Można z tego zrobić coś dobrego, tylko z basem jest tak, że no jeżeli słucham go teraz w tej chwili samego, to on nie robi takiej roboty, on musi grać z czymś w kontrze, żebyśmy mogli usłyszeć, czy jest rzeczywiście soczysty, fajny. No jest mocny, jest tutaj taki mięciutki, fajny i można z nim zrobić coś naprawdę ciekawego. Aha, tu jest sustain lekki, czyli nie widzicie tego, bo dobra, zagram trochę wyżej, bo tutaj ta klawiatura się troszkę przesunęła. Ale puszczam klawisz, a on jeszcze mi przez chwilę wybrzmiewa, czyli jest delikatny sustain. Dobra, lidy są zawsze spoko. Lidy też na Moogu, a monofonicznie? Spodziewałem się czegoś fajniejszego, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, czy jakiegoś ostrego brzmienia, a takiego mocnego, polifonicznego syntezatora, ale niestety to nie jest to. A tutaj? No nie są to lidy, z których można wykręcić techno disco jumbo. Dalej nie to. Do synthwave'ów spoko, natomiast do jakiejś już takiej nowocześniejszej, mocnej elektroniki to no nie. To tutaj trzeba byłoby się chyba wyposażyć w jakiś inny wtyczkowy syntezator i wykręcić sobie coś samemu. Ale jeszcze będzie odcinek o fajnym syntezatorze, z którego korzystam bardzo często i chciałbym wam go pokazać, bo jest również darmowy, a można na nim wykręcić tak piękne, soczyste brzmienia, że nawet no nie wyobrażam się przesiadać w tej chwili na coś innego, bo znam już ten syntezator tak dobrze i od tylu lat, że będę z niego korzystał cały czas i będę wszystkich zachęcał do tego, żeby z niego korzystali, ale to jest temat na inny odcinek. Pady. Sigma Centauri pady. No i teraz trochę tego nie rozumiem. Być może to jest kwestia tego banku brzmień, że trzeba byłoby zapłacić za wersję trochę bardziej rozszerzoną i przy pomocy tego syntezatora posłuchać jakichś fajnych lidów. No bo zobaczcie, mamy tutaj fajny polifoniczny syntezator, którym gramy miękkie pady. No to przecież z takiego syntezatora można wykręcić bardzo fajne lidy. Może gdyby pobawić się troszeczkę tutaj tymi ustawieniami, to można byłoby coś jeszcze wykręcić z tego. Ale wydaje mi się, że nie, ponieważ nie mamy tutaj żadnego oscylatora. Mamy modulację jakieś, ale nie mamy chyba dostępu do oscylatora samego, aby zmienić falę, czy... No nie, tego niestety nie zrobimy. Dobra. Wracamy do naszych instrumentów.
Synth Sweep. Co to jest? Okej, okay, dalej jakieś brzmienia na tym fajnym syntezatorze. Ogólnie całkiem... Wtyczka, te podstawowe brzmienia są bardzo fajne do zrobienia jakiejś przestrzeni w utworze muzycznym. Aczkolwiek to nie jest jeszcze to, czego bym oczekiwał. Voices. Mixed. No nie, okej. Okay. Czyli będziemy mieli chór? Okej, jeżeli chodzi o wszelkie chóry, no to no, ludzki głos jest dość ciężki do samplowania i do zedytowania pod kątem używania go jako sampli w romplerze. Natomiast tutaj te męskie partie są całkiem, bo tak, tutaj, że tak powiem, basowa część klawiatury, to mamy głosy męskie, a wiolinowa, no to tutaj mamy już kobiece, aczkolwiek wydaje mi się, że są one dość mocno potraktowane pitch shifterem po prostu, więc tutaj no, szału nie ma. Ale można zrobić coś fajnego z tego, posłuchajcie. No można jako jakieś tło takie gdzieś tam jakimiś akordami delikatnymi pograć, żeby coś uzupełnić. Myślę, że można coś z tego ukręcić, aczkolwiek raczej bym to chciał schować gdzieś troszeczkę bardziej w miksie. Bo trochę słychać, że to jednak to nie jest prawdziwy ludzki chór. Hot horn section. A znowu mam jakieś instrumenty te. A czy to nie jest przypadkiem to samo, co było tutaj? No tutaj mamy dokładnie to samo chyba. No i sprawdźmy, co jest teraz tutaj, jaka jest różnica. Okej, okay, dobra, czyli mamy... Czyli przeszliśmy sobie przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kategorii. Co my tutaj jeszcze mamy? Na co nie zwróciliśmy wcześniej uwagi? Filtry. Okej, okay, czyli można sobie po prostu pofiltrować brzmienia. Aha, okej, okay, czyli bierzemy sobie brzmienia analogowe i on nam wszystko tutaj z kategorii brzmień analogowych znajdzie. Klasyczne. No to tak, tak, też mamy klasyczne brzmienia. No Sigma Centauri Pad Classic. Okej, okay, nie jest dla mnie do końca zrozumiały ten filtr. No tutaj można niby jeszcze po gatunkach muzycznych, elektronika. Dobra, a blues? No tak. Okej, okay, to są... A hip-hop? Tylko MPC-tka. No niekoniecznie. Pop. I tutaj mamy już totalnie wszystko. Tak? No zgadza się. Okej, okay, no można sobie gdzieś używać tych filtrów, ale nie są one jakieś takie, bym powiedział, intuicyjne. Raczej wybieranie sobie brzmień z konkretnych kategorii. Myślę, że to jest bardziej czytelne. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego panelu. Tutaj co my mamy? Mamy wtyczki i można... Znaczy tutaj mamy tak. A okej, okay, dobra. Można sobie założyć efekty. British Tube Lead. Mamy wzmacniacz basowy. A czy my w ogóle teraz gramy? Aha, tymi trąbkami. Nie, to może czymś innym. Albo dobra, no wróćmy do tych trąbek. Może sobie na to dajmy jakiś reverb. Sprężynowy.
Nie, dajmy jakiś taki podstawowy ambient. Okej, dobra, trzeba byłoby chyba przez te wszystkie wtyczki tak samo przelecieć, żeby stwierdzić, czy one są fajne, czy nie są fajne. Natomiast no, wtyczki można sobie założyć zawsze, to już na konkretny ślad. Jakieś inne własne, jakiekolwiek sobie życzysz. Natomiast jeszcze co chciałem sprawdzić na samym początku, co mnie interesowało najbardziej. Jak wrócić do podglądu instrumentu? Wyboru instrumentów. To jest tu? Nie. Okej, dobra, jesteśmy. Mamy tutaj wybrane w tej chwili na pierwszej ścieżce te trąby. Czy to oznacza, że mogę grać sobie jednocześnie dwoma instrumentami? Nie. A jak aktywować pozostałe instrumenty? Okej, tu są channel, MIDI channel. Dobra, czyli musimy sobie zmienić. Ale chyba tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób. A nie, możemy. Trzeba przytrzymać myszką i zjechać w dół, a do góry to nam rosną kanały MIDI. Ale czas. No dobra, pomiksujmy sobie to jeszcze trochę. Tak, żeby było słychać oba instrumenty. No to zróbmy jeszcze stereo. A, tutaj no... Patrzcie. Tutaj już nie mamy żadnych instrumentów dętych. Ale to jest bardzo przydatna rzecz, bo można zagrać sobie naprawdę całą partią jakąś tutaj, grupą instrumentów, aczkolwiek problem będzie, już widzę, że później ze zmiksowaniem tego, musielibyśmy się tutaj bawić tym mikserkiem wbudowanym i tymi wbudowanymi wtyczkami. No jak to woli, ja wolałbym raczej to robić w swojej aplikacji, więc chyba lepiej jest sobie po prostu nagrać, czy ewentualnie skopiować klip MIDI i zaimportować sobie na osobną ścieżkę, gdzie mamy zaimportowany inny instrument. Okej, dobra, no tak podsumowując tą wtyczkę, co można o niej powiedzieć? Jest darmowa, posiada kilka fajnych, wbudowanych brzmień, z których uważam, że można... Myślę, że śmiało można z tego zbudować, tylko i wyłącznie z tej jednej wtyczki zbudować ciekawy utwór. Z tych brzmień, które mi nie przypadły ewidentnie do gustu, to ta gitara basowa, choć gdyby tam jeszcze trochę ją może czy gdzieś przesterować, czy coś z nią porobić, to można byłoby z nią coś wyciągnąć. Co tutaj jeszcze mi nie przypadło do gustu? No raczej bębny mi nie przypadły do gustu. W szczególności ta żywa perkusja, jeżeli chodzi o te brzmienia wbudowane tutaj z pseudo MPC-tki, no to one są, myślę, że na tyle popularne, że się powielają po prostu z tym, co można sobie ściągnąć, czy w formie sampli, czy bardzo często mamy wbudowane w naszej aplikacji, one są dosyć popularne. Co tutaj jeszcze mieliśmy? To było spoko. Gitara była bardzo spoko i uważam, że gitara i pianino i tutaj jeszcze instrumenty dęte, te trąbki, są chyba najlepsze z tego wszystkiego. Smyczki, no brzmią nieźle, aczkolwiek, no tak jak ja już mówiłem, to już kwestia gustu. Brzmią dość naturalnie, natomiast ja bym raczej od nich stronił. Jeżeli chodzi o basy, tutaj te z tego syntezatora
monofonicznego są spoko. Jeżeli chodzi o te lidy, ja bym te lidy raczej nazwał padami i te pady też nazwałbym padami. Natomiast no to nie są lidy. To nie jest nic takiego mocnego, co nam wychodzi na front i... A, teraz jeszcze gramy tym pianinem. Synth Sweep. No tutaj te brzmienia też były dość ciekawe, aczkolwiek jakoś tam dupy nie urywały. Chór gdzieś do jakiegoś podbarwienia czasami jak najbardziej. No i te trąby, które nam się powtarzają tutaj i tutaj, są spoko. Podsumowując, za darmo mamy dość duże narzędzie, które nie dość, że posiada bank fajnych brzmień, niektórych bym powiedział zajebistych, niektórych fajnych po prostu, tylko i wyłącznie. Natomiast ma wbudowany mikser, gdzie możemy grać na jednej ścieżce tak naprawdę kilkoma instrumentami MIDI, można sobie to miksować. Posiada swoje wbudowane efekty, które można na poszczególne instrumenty nakładać, więc jest to narzędzie dość rozbudowane i myślę, że ciekawe. I biorąc pod uwagę to, że wchodzimy sobie na stronę producenta i ściągamy to za darmo i korzystamy za darmo z tych podstawowych brzmień, a później ewentualnie, jeżeli chcemy rozszerzać bazę, to kupujemy, to jest to wtyczka, którą bym polecał każdemu, czy początkującemu, czy bardziej zaawansowanemu producentowi, muzykowi domowemu, dlatego że naprawdę uważam, że można byłoby o tą jedną wtyczkę oprzeć, jeżeli nie cały utwór, to 80-90% utworu można spokojnie obrzmienia z tej wtyczki oprzeć. Taka jest moja opinia. I to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do sklepu 9metrów.pl, gdzie kupicie muzykę niezależnych wykonawców, a oprócz tego fajne bluzy, czapeczki, koszulki i inne gadżety. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!